2 sierpnia granica mówi, organizujemy pocztę polową. Tu jest masę ludzi po kątach, u ludzi, nie wiedzą, co się dzieje z ich bliskimi, a sami nie mogą powiadomić swoich rodzin, bo ich tutaj zastało powstanie. Basiu, pierwszą twoją wiadomość otrzymaliśmy. Wszyscy żyjemy zdrowi u siebie w domu. Daj znać na Piaseczyńską, bo tam mieszkaliśmy na Piaseczyńskiej. Wojsko zarządziło cenzurę. Nie można było wszystkiego podawać w tych kartkach. Trzeba było napisać instrukcję, co, jak pisać te listy, co tam może być, czego nie może być. Trzeba zorganizować punkty pocztowe, skrzynki pocztowe. No wszystko, co potrzebne jest do działalności poczty, prawda? Jakieś biuro, jakieś coś, harcer. To zaczęły się zgłaszać różni harcerze, instruktorzy, którzy mieszkali w pobliżu. Także granica miała już pełną obsadę tam. Trochę ludzi było. Ale na mnie spoczęło główne zadanie. Listonoszy trzeba, którzy będą łącznikami i roznosili listy. I zbierali listy z tych punktów, z oddziału. Oddział wojskowy miał wyznaczony punkt, gdzie mógł składać, bo żołnierze też wchodzili w zakres przenoszenia, składania listów i należało te listy rodzinom podać. Oni nie wiedzieli, gdzie oni będą. Skoro są na, powiedzmy, na Poznańskiej, no to chcieli powiadomić rodzinę, że są na Poznaniu i żyją przede wszystkim, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Roboty było dużo, więc ja musiałem ze swoich chłopaków utworzyć zastępy listonoszy. Kochani rodzice, jestem zdrów i czuję się dobrze. Obecnie jestem w Warszawie. Proszę, napiszcie, co się u was dzieje. Tadeusz, mój adres OS5 Malwin. 25 sierpień. Szliśmy na służbę do oddziału pocztowego, który mieścił się na ulicy Wilczej 41. Tam była centrala. Tam schodziły się nitki, że tak powiem. Tam się przynosiło zebrane ze skrzynek listy. I tam była składnica. Stamtąd tam one były dzielone na dzielnice, na ulice, na skrzynki i tak dalej. Jak przyszedłem rano, przyszliśmy, bo to w grupie przychodziliśmy, do oddziału pocztowego, to tam już w swoich skrytkach na swoje rejony mieliśmy listy, zabieraliśmy je do toreb. Przy okazji dostawaliśmy prasę do roznoszenia po piwnicach, no żeby trafić do ludności, czy jakieś obwieszczenia do rozwieszenia. I to przeważnie w punktach takich, gdzie najwięcej ludzi się przewijało. Na przykład nie było ruchu na ulicy, ale był ruch w piwnicach. Piwnice były poprzebijane z kamienicy do kamienicy i można było iść ulicą kruczą, nie chodnikiem, nie jezdnią, tylko piwnicami z kamienicy do kamienicy. Także wiedzieliśmy, w jakich punktach, gdzie należałoby czy rozwiesić coś, czy stanąć tam i rozdać tytuły powstańczej prasy. Kochana Halinko, dziękujemy ci wszyscy za list. U nas jest dobrze, jesteśmy wszyscy zdrowi. Zasyłamy wam serdeczne życzenia. Pozdrówcie od nas stryjka. Życzymy wam wszystkim wytrwania tego przykrego na razie czasu. Pogdańscy, sierpień 1944 rok. Myśmy byli stacją przekaźnikową. Myśmy odbierali pocztę ze Śródmieścia albo w ubezpieczalni na rogu Rozbrat i Czerniakowskiej, albo przychodzili do sztabu. Jeżeli to były ważne sprawy, to łącznik miał obowiązek dostarczenia do sztabu, a my roznosiliśmy tą pocztę po punktach takich wyznaczonych po całym Czerniakowie, począwszy od Podchorążych Zagórnej tutaj, przez Solec, Ludną, no cały ten kwartał dosyć duży tutaj do Rozbrat cały, bo myśmy mieli obowiązek dwukrotnie w ciągu dnia dostarczać pocztę w takich ciężkich warunkach. Każda informacja, nawet ta najgorsza, którąśmy przynosili w tych listach, to było jakieś oznaka tego, że i żyje ta Warszawa jeszcze i jest informacja,
i w drugą stronę też, przez nas myśmy brali korespondencję od kogoś. Tam było ograniczenie w korespondencji do 20 słów, że pisali ludzie bardzo dużo, a nieraz było tak, że jeszcze prosili ustnie, że powiedz to, a to. Także ta służba była bardzo, bardzo taką dającą satysfakcję. Jednej i drugiej stronie zresztą. Informacja wtedy była rzeczą podstawową, bo te rodziny były bardzo rozbite i nie zdążyli, niektórzy nie zdążyli powrócić z pracy do domu przecież. Także to była bardzo ważna rzecz, ta służba pocztowa, harcerska służba pocztowa. Kochana Halinko, to jest moja siostra. Dzięki Bogu żyjemy i jesteśmy zdrowi. I jeść mamy pod dostatkiem. To było bardzo ważne. Napisz choć kilka słów, czy żyjecie jak Tosiek, bo on się nazywał Antoni Tosiek. Jak Tosiek. Gdy tylko będzie można, przyjdę do ciebie. Krysia z mamusią. To ten list wysłałam i były skrzynki pocztowe, też z tą lilijką harcerską. Ja wrzuciłam do skrzynki ten list na dobrej i po prostu wiedziałam, że on dojdzie, bo przecież to wszystko funkcjonowało mimo tak ciężkiej sytuacji, bo chłopcy nosili te. I sama widziałam, bo przechodziłam przez aleję później, że do worków takich, jak do szkoły, te szkolne woreczki do kapci, to oni tam kładli listy i kładli kamień. I przez aleję nie można było przechodzić, bo to było bardzo niebezpieczne. Więc oni tak machali, tym workiem machali i łapiesz, łapie tamten krzyż. I przerzucali. I tamten już złapał i roznosił tą pocztę. A szczególnie jeszcze jak się list komuś doręczyło, to już to była największa radość, bo jeżeli ktoś był zaniepokojony, nie miał wiadomości, raptem przychodzi wiadomość, że walczę, żyję, dajcie znać o sobie, no to już to była największa radość po prostu. Bo tak się utarło mówić, że nie bomby, nie brak jedzenia i inne jakieś tam dolegliwości nie były największe. Największy był niepokój o swoich bliskich, a ten niepokój niwelowały nasze listy. Jeżeli udało się trafić właśnie do adresata, odszukać i doręczyć list, to wtedy i częstowano nas i bodaj tam kubkiem herbaty z suszonej marchwi. Czy to tak, bo to były takie realia, że tego, czy jakimś tam sucharkiem z jakąś tam marmeladką, czy coś. I to myśmy to odczuwali bardzo, bardzo serdecznie. A to z kolei nas mobilizowało do tego, żeby jak najlepiej tę służbę wykonywać, żeby tam, gdzie nawet trudno, to jeszcze dołożyć wszelkich wysiłków, żeby jednak przejść tam, bo tam ktoś czeka na ten list. Także to było takie ładne.